Dzień dobry, witam w Folwarku Wąsowo. Jesteśmy w gospodarstwie ekologicznym, które produkuje warzywa głównie okopowe na przetwórstwo. Nasza historia zaczyna się w latach 90., kiedy po czasach PGR-u całość została wydzierżawiona przez jednego właściciela, pana Jana Wiełę. Pan Jan Wieła przekształcił to gospodarstwo, gdzie była hodowla zwierząt, w gospodarstwo typowo rolno-ogrodnicze. W pierwszych latach była to tradycyjna i konwencjonalna uprawa, natomiast z biegiem czasu zaczęto przestawiać część uprawy, szczególnie warzyw, na produkcję naturalną. Z czasem pojawiły się u klientów zapytania o przetwory, czyli o możliwość przetwarzania niektórych warzyw. Szczególnie chodziło o kapustę i ogórki kiszone. W związku z tym pojawiła się pierwsza mała przetwórnia. Zaczęliśmy przetwarzać ogórki, kisić kapustę. Jako kolejne warzywo, które zaczęliśmy przetwarzać, to były buraki. Obecnie w 2020 roku mamy przetwórnię, która produkuje blisko 20 produktów z samych buraków. Są to sałatki z owocami, sałatki z dodatkami takimi jak szan, czosnek. Oprócz tego uprawiamy ogórki i przetwarzamy je tu na miejscu, zarówno kisimy, jak i robimy w formie marynowanej. Jednostką, która certyfikuje gospodarstwo, jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile. Jesteśmy zadowoleni, dlatego że zarówno certyfikuje od początku gospodarstwo, po pewnym czasie także zdecydowaliśmy się na pełną certyfikację przetwórni. Przy współpracy z jednostką certyfikującą najważniejsze jest wsparcie, czyli ten know-how, ta wymiana wiedzy i współpraca przy wątpliwych i trudnych sytuacjach. Jeśli chodzi o buraka, w tym momencie uprawiamy buraka odmiany Monty. Ze względu na wszystkie cechy związane z przetwórstwem okazał się on być niezwykle zarówno wydajny, jak i wartościowy ze względu na kolor i sposób przechowywania. W tym roku to jest kilkadziesiąt tysięcy słoików barszczu. Jeśli chodzi o ogórki, jesteśmy bardzo zależni oczywiście od plonów. W tym roku ze względu na bardzo krótki okres zbiorów mieliśmy dosyć małe zbiory, ale jakby naszym optimum jest to około 15 tysięcy szkieł. Jeśli chodzi o pozostałe sałatki, no jest to szacuje się, że między 40 a 80 tysięcy, w zależności oczywiście od rodzaju. Jeśli chodzi o nasze produkty, tak jak wspominałam, na początku produkowaliśmy ogórki kiszone. One oczywiście były w innym słoiku. Ten jest zunifikowany, ponieważ kilka lat temu zdecydowaliśmy się na rebranding, czyli na zmianę etykiet, poprawienie także naszego logotypu. Chcieliśmy, żeby wszystkie nasze produkty były w podobnych słoikach, a przede wszystkim wybraliśmy bardzo, jak na tamten czas, kontrowersyjną, ale według nas mocną etykietę, która miała przede wszystkim eksponować produkt poprzez kontrastowe kolory i ułatwić klientom znalezienie naszych produktów na półkach. Ten film został nagrany w grudniu, dlatego tu słyszymy, że w tym roku, ale dzisiaj już widzimy się 20 stycznia i pani Maria Chirowska powie, co w tym roku. Zapraszamy do prezentacji. Witam Państwa. Nazywam się Maria Chirowska, przyjechałam do Państwa z Folwarku Wąsowo i chciałam trochę opowiedzieć o tym, jak możemy potraktować naszą produkcję i gospodarstwo ekologiczne, w którym pracujemy, innowacyjnie. To jest takie słowo, które pojawia się od kilku lat cały czas na rynku. Mówimy o innowacjach technologicznych, innowacjach w produkcji. Natomiast także przy produkcji warzyw, a także przetworów ekologicznych możemy mówić o innowacji. Czym może być ta innowacja w gospodarstwie? Dla nas była przede wszystkim podejściem do produktu. Przez lata rozwoju gospodarstwa zmieniło się nasze podejście. To nie był tylko produkt, który chcieliśmy zaoferować klientom, czyli sałatka, ogórki w słoiczku, ale także to była nasza wizytówka. W momencie, kiedy gospodarstwo zaczęło przekształcać się w obiekt turystyczny, słoiczek z naszymi przetworami stał się pamiątką, z którą klienci jechali w Polskę, w ten sposób promując i rozpowszechniając naszą markę.
Wykorzystanie także produktów w nowy sposób. Na naszym polu uprawiamy buraki, tak jak wspomniałam w filmie, natomiast te buraki przetwarzamy na kilkanaście różnych sposobów, o czym później Państwu powiem. Także nawet najprostszy surowiec może dać ogromne możliwości, wystarczy, że trochę spojrzymy na niego inaczej. Pamiętajmy także, aby podążać za aktualnymi trendami, ale nie chwytać się każdych, ponieważ nie każdy trend, który pojawia się na rynku, tak naprawdę pasuje do naszego miejsca. Musimy bardzo porządnie zastanowić się, który jest taki, który wpasowuje się w naszą autentyczną historię, rozwija nasze miejsce, a nie zaburzy jego wizerunku. Jednym z atutów przede wszystkim w innowacji jest inne spojrzenie na wykorzystanie zasobów. Mówimy także o zasobach ludzkich, ale także o przestrzeni, historii i wykorzystanie jej do budowania naszej marki. Tak jak wspominałam w filmie, uprawiamy warzywa ekologiczne, natomiast folwark to jest cały konspekt, miejsce, przede wszystkim miejsce historyczne. Ogromna ilość budynków, wszystkie objęte konserwatorem zabytków, przestrzeń dużych możliwości, ale także wyzwań i obowiązku. Pierwszym etapem budowania marki na pewno były uprawy warzyw ekologicznych, które rozprowadzaliśmy po Wielkopolsce. Następnie pojawiły się przetwory, tak jak wspominałam w filmie. Natomiast miejsce, które było od zawsze, zaczęło rozwijać się na etapie późniejszym. Budując historię i markę, musimy być przede wszystkim autentyczni. Jeśli chcemy, aby to przetrwało przez lata i żeby to było wierne naszej wizji, musimy także być konsekwentni w tym, jakie podejmujemy działania, a także jakie wybory na etapie rozwoju podejmujemy. Ważni są przede wszystkim także ludzie. Okazuje się, że zasoby ludzkie i ich potencjał to jest coś, czego przez wiele lat nie docenialiśmy. Okazuje się, że ludzie, pasja, chęć rozwoju, indywidualne przekonania mogą być motorem do rozwoju firmy, a także ogromnym wsparciem, takim głosem nawet powiedziałabym z rynku. U nas ta miejsce, historia przenikają się cały czas. Czerpiemy z historii miejsca, które także było gospodarstwem ogrodniczym. Rozwijamy te elementy, które pasują nam obecnie do naszego współczesnego rozwoju, do współczesnej ścieżki, którą podążamy. I rozwijamy także miejsce. Oczywiście budynki, które mamy, już nigdy nie będą pełniły swojej funkcji. Tutaj Państwo widzicie cały środek, który jest na zdjęciu, to są budynki folwarku, jest to 15 budynków. One nigdy nie będą już stołami, oborami, stajniami. Natomiast staramy się je tak odbudowywać, remontować, aby zachowywać tą autentyczną ich tkankę i jednocześnie, żeby ich rola wpisywała się w tą nową historię, którą piszemy. Pierwszym etapem, który można wykorzystać do budowy własnej marki, innowacyjnego spojrzenia na rozwój, to jest na pewno historia miejsca. To nie musi być taka duża historia, taka jak nasza 150-letnia. Możemy spojrzeć na historię rodziny, doświadczenia rodziców, dziadków, pasje, które się pojawiały w rodzinie i w ten sposób zbudować sobie historię, którą chcemy przekazać klientom, chcemy im opowiedzieć o sobie. Kim jesteśmy, dlaczego robimy to, co robimy, bo to jest ważne. Tego szukają obecnie ludzie, autentyczności, prawdziwej historii, która niekoniecznie musi tutaj, tak jak w naszym przykładzie, kryć się za 150-letnią ciekawą historią folwarku. Pierwszym właścicielem folwarku był pan Jan, tutaj na zdjęciu z żoną, który przyczynił się do tego, że zaczęliśmy uprawiać warzywa naturalnie, a następnie zaczęliśmy pole certyfikować. Pojawiły się także pierwsze przetwory. Tutaj macie Państwo jeszcze słoiczek z taką pierwszą etykietą, która była. Wtedy słoiczki były najróżniejsze, etykiety były mniej więcej ze starym logotypem właśnie do tej, która jest tutaj na zdjęciu podobna. Ale już pan Jan, patrząc w przyszłość i
odpowiadając na to, co się działo wtedy na rynku, czyli na przykład przyjeżdżali do nas turyści, którzy chcieli pracować na polu, chcieli zobaczyć, jak to jest, jak wygląda ta uprawa ekologiczna, chcieli troszkę pomieszkać z nami, chcieli zjeść dobre polskie jedzenie. To wszystko przyczyniło się do tego, że zaadoptowany został pierwszy budynek na taką prostą agroturystykę, w której była wspólna kuchnia, sala i tam też zaczęli przyjeżdżać pierwsi goście. Oczywiście wiadomo, że nowa siła, nowe pokolenie to nowa siła i na tym wspaniałym fundamencie, który zbudował pan Jan, Magda i Piotr, syn pana Jana, rozwijają tą przestrzeń. Przede wszystkim zaczęliśmy właśnie od zmiany postrzegania naszego produktu, czyli cały rebranding przetworów, o którym mówiłam. Zaczęliśmy także powoli adaptować budynki, ponieważ ten nacisk na rozwijanie turystyki okazał się kluczowy przede wszystkim do naszego późniejszego rozwoju. Zaczęliśmy remontować budynki. Jeden z budynków przekształciliśmy na małą restaurację. Natomiast za restauracją i budynkami przeznaczonymi do różnego rodzaju aktywności pojawiła się także potrzeba zbudowania większej bazy noclegowej i tutaj stajnia, która została przerobiona na budynek hotelowy. Jeśli chodzi o rebranding, możecie Państwo zobaczyć, od czego zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy od słoików, takich, jakie były wtedy dostępne na rynku tak naprawdę. Wieczka były w różnych kolorach, etykiety były podobne, natomiast przede wszystkim naszym zastrzeżeniem do tych etykiet był fakt, że bardzo mało widoczna była nazwa produktu. Zrobiliśmy etap taki przejściowy, natomiast on nas do końca nie satysfakcjonował i końcowym etapem właśnie były etykiety czarne. To w czasach, kiedy to zmienialiśmy, rzeczywiście było dosyć kontrowersyjne. Wszyscy mówili, że czarny kolor nie nadaje się do przetworów. Natomiast przetwory, które my produkowaliśmy, czyli zielone, buraczkowe, czerwone, bordowe czy pomidorowe, okazały się prezentować bardzo dobrze właśnie w tym kontraście. Zdecydowaliśmy się także na unifikację tych słoików, które wszystkie są podobnej wielkości, szerokości, co bardzo ułatwiło nam kwestie transportowe, wysyłek tych produktów do naszych klientów poza Poznań. Jeśli chodzi o same produkty, trzeba pamiętać, że produkt to nie tylko to, co wkładamy, czyli warzywa, które oczywiście są świetnej jakości, ekologiczne, bardzo dobrze doprawione. Wszystkie surowce, które komponujemy w słoiczkach, dbamy o to, żeby były najwyższej jakości. Natomiast sam słoik też musi przyciągać uwagę. Tutaj macie Państwo na zdjęciu przykład, to są ogórki konserwowe, gdzie ułożenie dodatków sprawia, że jest on bardziej apetyczny i zachęcający do kupna, ponieważ kontrast kolorów, ułożenie mówi nam o tym, że przyłożyliśmy dużą wagę do każdego słoika, który produkujemy. To, co wspominałam na początku. Możemy odnaleźć siłę i możliwości w bardzo prostym surowcu. Naszym surowcem głównym, który produkujemy, są buraki. Na początku oczywiście robiliśmy barszcz, który wydawał się taki najbardziej tutaj związany z Wielkopolską, takim produktem oczywistym. Następnie pojawił się zakwas, przepraszam. Następnie pojawił się zakwas i po prostu buraczki grubo tarte. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Wielkopolsce barszcz właśnie je się w ten sposób, że buraczki grubo tarte zalewa się gotową zupą. Natomiast okazało się, że jest to warzywo, które ma ogromny potencjał i jest możliwość połączenia go także z innymi surowcami. Miodem, owocami, ziołami, czosnkiem, chrzanem. Naprawdę w tym momencie na naszej półce znajdziecie Państwo 19 produktów produkowanych wyłącznie z buraczków. Za tym rozwojem przetwórni i pola pojawiła się restauracja, ponieważ goście pragnęli przyjechać na miejsce i zjeść świeże dania przygotowane właśnie z naszych warzyw. O ile na polu uprawiamy kilka tylko gatunków warzyw, to w naszych ogrodach, które także prowadzimy ekologicznie, uprawiamy kilkadziesiąt rodzajów warzyw. Sałaty, zioła, warzywa miękkie, rzodkwie, kilkanaście odmian pomidorów i to wszystko goście mogą spróbować u nas na stole. Tutaj macie Państwo zdjęcie przedstawiające naszego szefa kuchni, który wraz z innymi kucharzami praktycznie każdego poranka idzie do ogrodu i zbiera świeże warzywa.
Tutaj mamy tunel z pomidorami, w których zazwyczaj mamy około 12 do 16 odmian pomidorów. Wraz z rozwojem produkcji ekologicznej, jakby powrotu produktów tradycyjnych, pojawił się nowy typ turystyki. To jest turystyka kulinarna, czyli ludzie, którzy pragną poznawać miejsce poprzez pryzmat kuchni regionalnej i autentycznej dla danego miejsca. Okazało się, że w momencie rozwoju my już byliśmy przygotowani do przyjęcia gości. Mieliśmy restaurację, w której serwowaliśmy właśnie dania bazujące na produktach naszych warzywach i naszych ziołach, owocach, a także w której wykorzystywaliśmy surowce i przetwory, produkty produkowane przez najbliższych nam producentów, serowarów, wędliniarzy, olejarzy. Do tego mieliśmy miejsce i quest, czyli taką możliwość samodzielnego zwiedzania folwarku. Mamy pana Jana, który jest takim naszym seniorem, opiekunem, który oprowadza i opowiada historię. I ta turystyka jest o tyle uniwersalna, że nie ma, że tak powiem, określonego sezonu. Tak naprawdę ona odbywa się cały rok. Przyjeżdżają ludzie jesienią na gęsinę, zimą na zimowe smaki, wiosną na szparagi i przez całe lato. I dzięki temu możemy zarówno rozwijać i markę, jak i zapoznawać naszych klientów z produktami, ale także pokazywać, jaką ogromną wartość i jakość mają te uprawiane ekologicznie warzywa. To jest przykład takiego katalogu biura turystycznego, który prezentuje m.in. folwark dla turystów z Niemiec, którzy przyjeżdżają do nas właśnie w ramach takiej turystyki kulinarnej, spędzają kilka godzin u nas, idą na spacer, jedzą pyszny obiad, poznają nasze przetwory, nasze specjały. Mamy też, z drugiej strony macie Państwo właśnie opis takiej naszej oferty i muszę przyznać, że zarówno ta turystyka kulinarna rozpowszechnia się wśród klientów indywidualnych, ale także wśród firm. Coraz więcej firm przyjeżdża do nas małymi grupami po to, żeby spędzić czas przy dobrym jedzeniu, dobrej opowieści i w świetnym klimacie. To jest także doświadczenie, które odbywa się na wielu płaszczyznach, dlatego że akurat jeśli chodzi o nasze miejsce, jest to doświadczenie związane z odpoczynkiem, z przebywaniem w zabytkowej przestrzeni, z możliwością własnoręcznego wykopania warzyw na polu, zebrania owoców w ogrodzie, przygotowania własnego posiłku, nauczenia się czegoś, wiedzy, edukacji, ale także przebywania na świeżym powietrzu z dala od miejskiego zgiełku. Jest to także nasz produkt, jest także pamiątką jako zabieraną przez klientów, jako pamiątka wyjątkowych wspomnień. Tu mamy przykład naszej sali w stodole, w której odbywają się wesela i duże eventy. I tradycją już stało się, że goście weselni otrzymują od pary młodej w prezencie słoiczek naszych przetworów albo robią zakupy, wyjeżdżając do domu. Następnym etapem, którym bardzo chcieliśmy się podzielić, to było przede wszystkim pomysł na to, że musimy się dzielić naszą wiedzą, naszymi doświadczeniami i to nie tylko z innymi plantatorami, właścicielami obiektów, ale także przede wszystkim z młodzieżą, żeby ta młodzież, te dzieci, które dorastają, znały wartość i dobrego jedzenia. Stąd od wielu lat prowadzimy szkolenia, warsztaty. Tutaj mamy przykład młodzieży, która przyjechała do nas na takie kilkudniowe spotkanie. Zbierali ogórki, kisili. Na dole mamy szkołę, która co roku przyjeżdża do nas na wykopki, ale także działa i przyjeżdża do nas na spacery w trakcie sezonu. Ogląda, jak rosną zioła, jak rosną pomidory, zrywa je z krzaczków, może spróbować, mogą coś ugotować na miejscu. Myślę, że takie doświadczenie nie tylko poprzez kartkę papieru, ale także właśnie takie namacalne sprawia, że ta młodzież i dzieci bardziej doceniają i mogą doświadczyć jakości tych produktów. Angażujemy się także w różnego rodzaju projekty. Tu mieliśmy okazję uczestniczyć razem z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w projekt, który się nazywał Laboratoria Zaangażowania Konsumentów. Bardzo ciekawy projekt, dzięki któremu udało nam się poznać tak naprawdę głos naszych klientów i dzięki temu stworzyć i zbudować zupełnie nowy produkt,
który mam nadzieję będzie jednym z przyszłościowych produktów, które będziemy rozwijać w naszej przetwórni. Kolejnym takim naszym zaangażowaniem jest zaangażowanie w różne konferencje, szkolenia, między innymi właśnie w Folwarku mieliśmy przyjemność gościć konferencję dotyczącą innowacji w przetwórstwie. Oczywiście bardzo ważny na etapie pozyskiwania klientów i komunikowania się i tworzenia swojego wizerunku jest komunikacja, no i wiadomo, że w tych czasach jest to przede wszystkim social media. Ta nasza komunikacja, tak jak Państwo macie tutaj przykład zdjęć, nie dotyczy tylko jedzenia, upraw, ale także wszystkiego, co budujemy w folwarku. Chcemy pokazywać etapy rozwoju. Tutaj macie Państwo taki przykład, że zdjęcie, gdzie wybieraliśmy materiały do remontów. Pokazujemy, co się dzieje, jakiego rodzaju eventy, jedzenie, przygotowania, pracę. Także można nas poznać praktycznie od kuchni i zobaczyć, jak działamy na każdym naszym na każdej naszej płaszczyźnie. Rozwijając nasz biznes, musimy przede wszystkim także spojrzeć, kim są nasi nowi klienci. Kim jest pokolenie Z, czego od nas oczekuje, jak zmienia się układ demograficzny, kto decyduje o tym, że kupujemy do domu przetwory ekologiczne, aby skomunikować się właśnie z tym naszym docelowym klientem. W którym kierunku będzie rozwijał się rynek ekologiczny? Czy to będą produkty dla dzieci, czy raczej już produkty dla osób starszych? Dania gotowe, kuchnia funkcjonalna. Musimy także zauważyć, że w tym rozwijaniu naszej marki bardzo ważny jest fundament i to, co robimy, musi być autentyczne. Także rozwijając ekologiczny biznes, dbajmy o środowisko naturalne, dbajmy o czystą etykietę, czyli jak najmniej składników. Musimy się identyfikować z marką na każdym etapie. Nowe rynki także poszukują żywności probiotycznej. Może to jest jedno z źródeł, z możliwości rozwoju. Widzimy teraz, że na rynku pojawia się bardzo dużo firm produkujących kiszonki i świetnie sobie radzą na rynku. To są takie różnego rodzaju ścieżki, którymi możemy podążać. Ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Państwa zainspirowałam. Dziękujemy bardzo Pani Marii. Proszę Państwa, w Polsce aż 48% konsumentów deklaruje, że nigdy nie kupuje żywności ekologicznej, czyli prawie połowa z nas. Więc jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia i jeszcze tylko powiem z takich danych statystycznych, że najwięcej ekologicznych warzyw i owoców, w ogóle produktów ekologicznych spożywają Ślązacy, na drugim miejscu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, a Wielkopolska jest, no całe szczęście, że na podium, na miejscu trzecim. Pani Mario, ja otrzymałam tutaj zapytanie naszego słuchacza, który nas ogląda też w tej chwili i pyta, jak w tym roku planujecie zagospodarować pola ekologiczne, jakie gatunki będą uprawiane i na jakiej powierzchni? W sumie mamy 10 hektarów upraw ekologicznych, uprawiamy 4,5, na jednej części, na większości uprawiamy ziemniaki i buraki. Burak, mamy odmianę Gale, ale także zastanawiamy się w tym roku, czy nie wrócić do odmiany Ditta, która jest bardzo pożądana przez naszych klientów, głównie restauratorów. Uprawiamy buraka Monty i ten burak na pewno zostanie. Na pewno zostaniemy w tym roku także przy ogórku, mimo poprzednich 3 trudnych lat. Każde lata, poprzednie 3 były różne i każde były dla nas trudne i te zbiory nie były satysfakcjonujące. Natomiast ten ogórek kiszony jest bardzo mocno wpisany w naszą markę i dlatego postanowiliśmy, że zostajemy. Na 2 hektarach uprawiamy nostrzyk żółty. To jest roślina dwuletnia. W tym roku był wysiany, w przyszłym roku zakwitnie i w momencie kwitnienia zbieramy z tego nostrzyku miód. W tym samym czasie kwitną lipy, które okalają pola, więc mamy też taki dodatkowy produkt, bardzo charakterystyczny tylko dla naszego miejsca, czyli miód nostrzykowo-lipowy. Oczywiście uprawiamy także wszystko, co jest potrzebne do ogórków, chrzan, koper, czosnek. Natomiast od wielu lat zrezygnowaliśmy z upraw warzyw okopowych, takich jak marchew, pietruszka,
seller ze względu na ogromny nakład pracy w stosunku do warzyw, ceny warzyw, którą po prostu możemy uzyskać na rynku. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja myślę, że te informacje, które przekazała Pani Maria, są bezcenne. Jak Państwo przyjrzycie się jeszcze raz temu wystąpieniu, które będzie dostępne na naszej stronie internetowej i jeszcze raz przesłuchacie tych szczegółów, o których mówiła Pani Maria, to naprawdę wiele pomysłów może się zrodzić dokładnie w Państwa miejscu, ale inspirując się doświadczeniami Folwarku Wąsowo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.